Cześć, witajcie, siemaneczko, z tej strony Karol z kanału Dla Dżentelmena. Witam Was w kolejnym filmie na kanale i zapraszam na nie recenzję, a poradnik. Poradnik bardziej bym tak też to mógł nazwać jakimś vlogiem. Dzisiaj będziecie świadkami tego, no obnażę się przed Wami, jaką mam codziennie rutynę, jeśli chodzi o brodę i włosy. Może nie codziennie, ponieważ będzie tam jeden element, który robię co kilka dni, ale też go chciałem wklecić, iż myślę, jest to fajna ciekawostka. Będzie szawetka, będzie suszarka, będzie szczotka, szampon do brody, balsam do brody, pomada i tak dalej. Czyli codzienna rutyna brodacza pomadowego, który musi się mierzyć z porannym rozpierduchem i na głowie, i na brodzie. Ten film będzie luźną formą, chcę go na spokojnie, na luzie nagrać. To nie będzie żaden, że tak powiem, recenzja z jakimiś wnioskami, wiecie, analizowaniem produktu i tak dalej. Bardziej chodzi o codzienną rutynę, którą przechodzę, aby elegancko sobie ogarnąć brodę i elegancko ogarnąć sobie włosy. Tak, chciałem Wam to pokazać ze względu na to, że dostawałem wiele pytań, jak długo, jakimi narzędziami się posługuję, jak długo mi to rano schodzi, pewnie to jest bardzo długo i tak dalej. Nie, mogę Wam już na wstępie powiedzieć, że to nie jest długo. Za chwilę zobaczycie, jakby oczywiście w urywkach, pełną taką moją rutynę codzienną od pobudki, tak, czyli pójścia do łazienki, mycia brody. No, jeden element będzie taki, który nie robię codziennie, podgalanie szawetką, bo no jednak kontury i tutaj gardło muszę sobie podgalać czasami, żeby to schludnie ładnie wyglądało, ale ogólnie rzecz biorąc, reszta jest codzienną rutyną moją, którą stosuję od, myślę, regularnie 2 lat i naprawdę, jeśli chodzi o włosy i o brodę, ja jestem bardzo zadowolony. No, a też, jak wiecie, ten wygląd się liczy. Nie po to stosujemy te kosmetyki, nie po to stosujemy te pomady, aby, no wiecie, no, nie dawały one efektu, tak? Ale ten efekt musi być uzyskany naszą pracą. Także, nie owijając dłużej, lecimy z tematem codzienna rutyna brodacza. No i cóż, poranek. Wstajemy, jak widzimy, rozkosmane włosy, rozkosmana broda. Co z tym zrobić? Ja zawsze zaczynam od mycia brody. Mimo tego, iż mogłem ją wieczorem umyć, ale przez noc ona gdzieś tam mogła, że tak powiem, powciągać te zapachy, czy z poduszki, czy no wiecie, ogólnie, że tak powiem, które są w domu. A zawsze poza tym lepiej ją umyć przed nałożeniem kosmetyku na świeżo, lepiej się ją suszy i lepiej się ją ogarnia. Ja w tym filmie, jak widzicie, będę używał też szawetki. Tak. Szawetka jest to brzytwa, lecz z wymienialnym ostrzem. Nie wiem, czy tak to mogę nazwać, nie wnikałem mocno w tematykę nomenklatury nazewnictwa, ale dla mnie jest to po prostu szawetka na wymienne ostrza. Nie kupuję brzytwy, ponieważ nie golę się regularnie, podgalam sobie to tylko i wyłącznie od czasu do czasu policzka i gardło, więc no, brzytwa za kilkaset złotych jest tu bezsensowna. Oczywiście na sklepie jest ich od groma. Kto bawi się i lubi tradycyjne golenie, zapraszam na sklep www.dlagentlemena.pl. Tam znajdziecie bardzo dużo akcesoriów i brzytw do golenia tradycyjnego. Cóż dalej? Myję włosy na brodzie, oczywiście dokładnie, i suszę ją później, tak? Nakładam, tak jak widzicie, piankę. I przede wszystkim co? Odpowiednie trzymanie brzytwy, odpowiedni kąt golenia. To jest bardzo ważne, aby się nie zaciąć. Mi na twarzy włosy rosną bardzo wysoko, ponieważ rosną mi pod praktycznie same oczy, więc muszę sobie tą linię trzymać. No i przystępujemy do golenia. Po ogarnięciu policzków, tak, po ogarnięciu konturów na policzkach, przystępujemy do ogarniania, że tak powiem, konturów na szyi. Nie ma się co bać, naprawdę brzytwa nie jest tak strasznym narzędziem, na jakie się, że tak powiem, je kreuje. Pod odpowiednim nadzorem i odpowiednim kątem przede wszystkim bez problemu sobie zgolimy i te włosy będą dobrze zgolone. Maszynki, zwykłe jednorazówki, bądź na wymienne żyletki, zwykłe maszynki szarpią, wyszarpują, rozszarpują włosy. Brzytwa je elegancko ścina przy samej, że tak powiem, nasadzie, przy samej skórze
i te włosy dłużej odrastają, dłużej pozostają schludne, krótkie, fajne, więc ja przerzuciłem się już bardzo dawno na brzytwę klasyczną, czy do konturów, czy do innego rodzaju golenia, również używam brzytwy. Nakładam balsam na brodę. Po co? Aby suszyć ją na balsamie. Balsam działa tu akurat w tym wypadku ochronnie na włosy, ponieważ działam z ciepłym, zimnym powietrzem. Te włosy mogą być poddawane szokom termicznym, więc balsam z aktywnymi składnikami, wiecie, z olejami, z woskami, z witaminami ochroni nam włosy na brodzie przed działaniem tych temperatur. No i przede wszystkim też wyprostuje. Na końcu oczywiście daję balsam na samo już uformowanie kształtu brody, tak? Co robię z wąsem? Są dni takie, iż wąs sobie tylko i wyłącznie zaczesuję z grzebienia, a są dni takie, gdzie lubię sobie go ułożyć na wosk. Dojdziemy do poradnika, jak układać wąs na wosk do wąsów. Będzie to kilka technik, które już też opracowywuję, ale to jest troszkę dłuższy materiał, więc no, troszkę mi zejdzie, żeby go skleić i ładnie dla Was przedstawić, więc bądźmy cierpliwi, na pewno do tego dojdziemy. Wracając do dzisiejszego filmu. Broda mamy, powiedzmy, ogarniętą. Teraz włosy. Co robię z włosami? Włosy, jeśli nie myję rano, nie biorę prysznica, bo na przykład brałem go wieczorem, moczę sobie dłonią i nakładam delikatną, małą ilość glinki bądź produktu z dodatkiem glinki. Dlaczego? Używam bardzo często tych produktów jako prystylery. I tutaj dzisiaj, jak widzicie, nakładam Lyrite Natural Matte Cream. No nie jest to typowy produkt jako prystyler, ale spróbowałem i chciałem go po prostu przetestować. Co dalej? Wprowadzam we włosy ten produkt bardzo chaotycznie i zaczynam suszenie. Suszenie to podstawa. Szczotka i suszarka to Wasz przyjaciel pomadowe świry. Ciepłe powietrze, kończymy ciepłym powietrzem, że tak powiem, suszenie i przechodzimy do zimnego. Jeśli już wystylizuję odpowiednio fryzurę, nakładam post, czyli tak zwany produkt, który ma nam wykończyć fryzurę i nadać odpowiedni chwyt i połysk. Tak, powiem Wam, troszkę może się wydawać, że to troszkę czasu zajmuje, ale jeśli ogarniemy odpowiednie techniki, a naprawdę uwierzcie mi, metodą prób i błędów, ja się uczyłem metodą prób i błędów, aby dojść do odpowiedniego pracowania z suszarką, ze szczotką, z każdym produktem, naprawdę, no oczywiście oprócz gel type'ów, typowych gel type'ów, każdy produkt z glinką, tak, czy to jest matowa glinka, czy to jest matowa pomada, czy to jest jakiś wosk z dodatkiem glinki, można bez problemu pracować z suszarką. Nawet na woskach można, ponieważ one się oczywiście rozgrzewają pod wpływem temperatury i ze spokojem można stylizować te włosy. Może się komuś wydawać, że ten poranek jest długi, ale dla mnie to jest bardzo duża przyjemność i przede wszystkim co? Jak wystylizuję tak brodę w ten sposób, jak Wam pokazywałem i wystylizuję w ten sposób, jak Wam pokazywałem włosy, mam spokój na cały dzień, a i czasami, nie ukrywam, idę spać z tymi włosami, biorę prysznic, ale nie poprawiam fryzury, ponieważ no, rano dokładam sobie znowu produktu, rozgrzewam go suszarką i praktycznie o wiele szybciej zajmuje mi stylizowanie tej fryzury. Także, no, powiem w ten sposób. Małe obnażenie, film bardziej na luzie, mi się wydaje, że jest takie coś potrzebne też, wtedy i Wy może się odważycie do pewnych eksperymentów, do działania na produktach, ponieważ naprawdę to nic nas nie kosztuje, to nie gryzie. Może jest to dziwne, no jest to dla mnie pasja i wiecie, że jak pasji się człowiek oddaje, to i czasami w skrajności się popędza. Tak, jeśli mam wolną sobotę, lubię sobie czasami po prostu umyć włosy, nałożyć produkt, wysuszyć go, zobaczyć jak zareaguje, znowu umyć włosy, wysuszyć produkt, zobaczyć znowu jak zareaguje i tak dalej, testy, testy, jeszcze raz testy, no ponieważ wiedza, że tak powiem, nabyta przez samego mnie, będzie przekazywana Wam, więc no, czego chcieć więcej, tak? Dlatego, tak jak mówię, subskrybujcie kanał, zostańcie z nami, więc będzie tych filmów więcej, będą one lepsze, ponieważ co rusz się uczę, codziennie się uczę. Za dzisiejszy film, no, może nie był mocno naukowy, bardziej rozrywkowy, ale mam nadzieję, że każdy z Was coś wyniesie. Ja wyniosłem z tego filmu, iż nie można tylko żyć recenzjami pomad, trzeba też przedstawiać po prostu triki, porady i innego rodzaju poradniki, aby Wam się lepiej i bardziej luźno
podchodziło do tematu stylizacji brody i stylizacji włosów. Na tym nam wszystkim zależy. Za dzisiaj dzięki. Na razie. Cześć. Pa.